Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali sobie wspaniałe produkty z Korei. A ze mną jest razem Ginolt i Bandura Bungee. Generalnie nagrywaliśmy jeszcze wspaniały odcinek ze zwierzętami. Co znajduje się w pudełku zabawy? No. Śmiechu było co nie gada. Nie gadaj mi, powiedziałem ostatni raz tutaj. Specjalnie to postawiłem na środku. Tak, ale to też musicie zobaczyć, żeby wiedzieć, o co z tym chodzi. Ale jest to taka dekoracja, która mnie bardzo poryła. Ja powiem tak, jak słyszę wspaniałe przysmaki z Korei, to w ogóle mi się nie chce w to wierzyć. Bo ostatni odcinek, który nagraliśmy, też możecie zobaczyć, faktycznie było 10 talerzyków do zjedzenia, różne przedmioty. Tam były bardzo niesmaczne potrawy, dzisiaj będą akurat smaczne. Film, który nagraliśmy z opakami, możecie również zobaczyć do nich na kanale, tu są nasze Instagramy, natomiast na początek wlatuje pierwsze danie. Nie, on to żartuje. Żartuje. Nie. Żartuje. Nie, on by zjadł, a można to żywe zjeść? Nie warto, po co? Kupiłem dużą ilość produktów spożywczych o różnych smakach. Ja go nie mogę słuchać, jak on kłamie, nie? Ja go nie mogę słuchać. Nie kłamie. Nie kłamę, co? Możemy mu zaufać. Natomiast jest rzecz, o której chciałem zacząć jako pierwsza. Tabletki, pastylki, coś takiego. Tutaj znajduje się 6 milionów skowili. Tu znajduje się około 60-70 fajnych pasteleczek. I ponoć, jak się przyjrzycie tutaj, zobaczcie, ponoć jest to o smaku Coca-Cola. Ponoć po zjedzeniu tej małej kapsułki uwalnia się na maksa smak Coca-Coli, której jak nigdy nie czuli. Kłamie. Po jednym. Ty chłopie, idź na politykę. Kłamał cię ze zwierzętami? Kłamałem cię chociaż raz? Tak. Nie. Ile to kosztuje? To kosztowało w granicy 2000 wonów koreańskich, około 6 zł, coś takiego. To naprawdę, sam jako pastylko odświeżająca, smaku coli. Okej, okay, czuć kolę. Chyba nie na razie twarde. A to trzeba rozgryźć? Nie wiem, ja rozgryzam. No kola. O, nie ciekawego. Taki cukierek o smaku coli. Bez szału. Mówili, że to ma być niesamowita eksplozja, że w życiu takiej coli nie czuliście. Średnie. Taka cola original. Gdybym miał mieć taką w aucie, że se jadę i tak se te kaps, to za małe to jest. Następna rzecz. Nie kłamał z tą truskawką. To są migdały o smaku truskawek. Jadłem wcześniej o smaku brzoskwiniowym, one były w takiej lekkiej otoczce, coś jak chipsy. Mniej więcej w Polsce też mamy te takie orzeszki ziemne w chipsie, tak. Tylko wszystko to są pikantne smaki. Tutaj truskaweczka. Jestem uczulony, ale od dwóch mi nie zaszkodzi. Coś on mi tu kombinuje. Tutaj cola, tu truskawka, tira rira. Nie, to będzie dobre. To ale drops ty. Masz? Migdał w czerwonym proszku wyskoczył. Ej. Fajne. To dobre. Dobre. Jestem uczulony, ale... Na migdały? Na orzechy. Na orzechy migdały. Ej, dobra, ale jakie dobre. Ale to... dobre. Zżarłbym dał kilo, gdybym wiedział, że nie umrę. Ej, może mam coś takiego, że już mnie częściej, aż następne wyciągniesz. Ej, nie, dobra, 10 na 10. To są żelki o smaku lodów owocowych, lodów egzotycznych. Ej, to są żelki. Żelki. No, żelki. A, ananas, pomarańcz lub malina. Aha, czyli to jest zmieszane po prostu. I one są w ogóle w kształcie takich mini lodów jest. No. Ale są soczyste. W sensie taki mleczny trochę posmak, nie? Taki... Ale nie mają polskie żelki takiej konsystencji, panie. Nie mają. No to jest top na razie dla mnie. Zrobił ranking? Kolejna rzecz to cukierki mleczne krów z Hokkaido, czyli w sumie z Japonii. O smaku maczy. Lubicie maczę? Uwielbiam. Nie piłem, dobra. Ale jadłeś mochi o smaku maczy. Proszę. I to są to raczej w formie cukierków. Mocno zielone, twarde. Ale gówno. Nie moje smaki. Pyszne. Totalnie nie moje smaki. No mleko i macza, zarąbiste. No. Zło trawy wziął, złoty. Nie. No bo macza trochę tak smakuje. Ble. Co? Najgorsze. Ja daję... Nie no, ja to myślę, czy lepszy od żelek nie jest. To uwielbiam. Będzie tutaj porządzino na taką... Pyszne. Taki tu. Nie. Co nie? To nie jest w rankingu. Ale nas jest pół na pół, to daje to przed Pepsi. I co, nie dajcie za mnie, że trzecie miejsce powinno być. No ja jestem za tym, bo to faktycznie lepiej mi smakuje niż to. Oglądaliście Squid Game? Tak. Pamiętacie, jak te ciasteczka się nazywały? Dalgona. No. Polegało na tym, że oni miały pewien wzór, musieli wydrapać igłą, no, i je połamać. Wiecie, z czego to zrobione? Nie. Cukier, soda oczyszczona, to jest podgrzewane, no i się odgniata wzorek. Ale mam te ciasteczka w formie lizaczków z wzorkami. Mam dla was po takim lizaczku. Myślałem, że będziemy musieli wydłubać. Ja to, też. Żebyście spróbowali, jak te lizaki smakują. I to tak samo smakowało w filmie. To będzie dobre, cukier jest zawsze dobry. Takie małe, były karmelowe zawsze. Werther's Original. Tak. Cukier karmelizowany po prostu. Wspaniały odcinek, Kamil. Jestem na diecie i aż musiałem, tak? Będąc ostatnio w Busan, pokazywałem właśnie wam, jak wygląda proces produkcji tych cukierków Dalgona, jak pewna pani wylewała je i odbijała te wzorki, ale obok podawali jeszcze drugie
danie, które jest bardzo znane z Korei, które dałem wam spróbować na odcinku, który kręciliśmy z tymi złymi potrawami. Prażone jedwabniki. Te jedwabniki nie były złe, bo one jak popcorn smakowały. Pomiędzy? No moje tu. Tak, tak. Bo to smak dość mocno nam znany, prawda? No, tutaj nie ma bardzo szans. Dobre. Teraz polecimy trochę bardziej hardkorowo. Czy wy w ogóle zgadniecie, co to jest? Spaghetti. Makaron. Pokażmy tak. Spaghetti. Czy to rozumiem, jest ostre. Tak, jest ostre. Czy w ogóle zgadniecie, co to jest? Fasolka. Ramen taki. Jak ktoś był w Azji, grzybki? Widząc to, od razu wie, co to jest. A grzybki to są jakieś. Tak, enokitake i one są tu marynowane i są na ostro. Miałem problemy z ostrym, ale wróciłem do ostrego, bo kocham ostre, ja tego nie otworzę. Bo na dole jest otwarcie. A, no i wszystko jasne. O, to dziwne akurat. Ale się pobrudzimy tym. Dobre to jest? Tak. To zobaczymy, no. Pachnie pięknie. Ale ostre. Serio? Ostre? Ale smaczne. Ja nie umiem ostrego jeść. Dla mnie jest wszystko ostre. Bo ja mam ogólnie małą tolerancję na ostre, bo ja nigdy nie jadłem. One są w formie takich włókien. Bo ogólnie te grzybki enokitake, one są bardzo podłużne, w dużych grupach rosną, bardzo cieniuteńkie, z małymi... Podaj tę wodę tę z tyłu, dla mnie to nie jest to. A na pewno cię to zagrzeje. Nie no, on jest chory, nie? On po prostu był głodny. On jest, on powinien mieć, wiesz, on ma odpady zmieszane, nie? Ja też bym dał to chyba nawet lepiej niż macze. Ja też chyba. Smakowało ci? Złe nie było, ale na pewno lepsze niż to. Byśmy sobie język oczyścili, coś takiego. No to są liście tego. No liście nori po prostu, czyli spirulina. Ale były też ostre kiedyś takie. Były. A, wiem co to jest. Dawali nam to ostatnio chyba u Minimajka. One są tutaj lekko solone i coś takiego używają po prostu w Korei do chwytania tym ryżu i do pożywienia. Albo po prostu, żeby... A to nie jest ta cała bledka? Ale jebie rybą. Spędziliśmy smak. Tego nam nie dawali u Minimajka. Sushi, tego nam nie dawali. Ołe. Smakuje jakbyś skórę z ryby. Z ryby, tak, jakbyś skórę z ryby jadł. Nie ma opcji. Nie ma opcji, że to będzie przed tabletkami. Skoro chodzimy ze smaku na smaki, spróbujmy to. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwaśne, próbowałem jakichś różnych kwaśnych, słodyczy, ekstra, extreme, to nigdy nie było kwaśne. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Tutaj pisze, że jest to King Super Sour, żeby krzywia ryja. I o smaku truskawkowym, nie dawaj żelki. Całą żelkę na raz. Do mordy, dobra. Ja to pachnie w ogóle. No nie, mega. Pachnie to pięknie. Truskawkowo, ja. Mega pachnie. Ale chyba ten spód jest ważny. Ja biorę dwie. Pandora oczywiście dwa. No to dobra. Zwierz tu schodził tenkie. Paszne nie, ale są pyszne. Bardzo słabo. Myślałem, że to nas tutaj wykrzywi. Ale są bardzo dobre. No w ogóle my jest... Nie, bądź gwardia! To mógłbym jeść normalnie na co dzień. Nie są jakoś... Bardzo dobre. Turbo kwaśne. Ja bym chyba dał tu. Wysoko, nie? No. Wysoko. Trzecie miejsce. Tak, jesteśmy przy kwaśnej, lecimy dalej. Po smaku coli. I to jest coś, co możecie kupić w sklepach 7-Eleven. Kosztuje to 4000 wonów, czyli jakieś tam 12 zł. I to jest żelka, po której mija wam kac. 90% Korei po prostu pije. Wieczorami wszyscy chodzą narąbani na ulicach, wywracają się, opierają się o ściany. Co oni piją, sake? Soju. A sake to jest z Japonii? Sake japońskie. A tam jest soju? Soju. Dlatego z rana jedzą te żelki, ponoć to jest super na kaca. Trzymamy, to żeby Bandura dwóch nie wziął przez przypadek. Ula la la la. Chcecie wzdłuż rwać. Daj to na płótach, patrz. Ale hemol. Paśniejsze na pewno niż tamto. No, ale gorsze. Gorsze, faktycznie. Truskawka byłaby lepsza. Nie wiem, dał już tak na środku. Oto. Nie ma podjazdu truskawki, no. Nie. Dobra, bento. Angry spicy. Masz mleko? Nie. Bardzo cienko cięta skóra z kalmarów. No i jest aż na 5 gwiazdek stopień wściekłości i pikantności. Let's go! Lubię takie, lubię. I kosztuje to 1000 wonów, czyli 3 zł. Taka przekąska. Tu jesteśmy ogólnie nawet zamknięte w czymś takim. No, to powodzenia. No proszę. Pokaż to pachnie, pudełko. Bo to jest twarde, to jest jak chips. To wam powodzenia życzę. Nie, każdy je. Smacznego, panowie. Na trzy podziel. To generalnie z czymś takim. Dawaj na trzy. No i po kawalątku rwiemy. Dawaj do. Ale takie fajna konsystencja. Tak jakby w miodzie obtoczone. No. Nie gryzio. W ogóle są miodowe. Gryzio. Na początku. Przeżyję. Nie dosyć. Tak by to było w sosie takim, tym z Chińczyków, co znaczy. No z restauracji chińskich. Przeżyję do ryja. Mam. Jest nie masz. Ale nie mam. Bardzo. No masz to, schowałeś to. No nie. Przyklejone tu widzę. Cię. Nie jest jakoś bardzo pikantne. Chyba mniej nawet niż tamto, nie? Mi się wydaje, że stopień pikantności jest mniejszy. Po prostu kawałek kalmara zamoczony w miodzie, w ostrym sosie, takim skorzystanym. Aż tak bardzo? Ja jestem strasznie słodki. Dobra, wylew dosyć. Wjeżdża z zapolem. Uee! Z zapolem ostre.
Jesz, nie jest ostre. I tak za chwilę łapiesz dopiero. I nagle łapię jak... Ale dobra, i w ogóle tu kalmarów nie czuć w tym. Nie, czuć rybę. Ja nie lubię i nie jem, więc czuję z daleka, no. Aż tak? Szczęście. Jeżeli chodzi o ostre, to z tym wygrywa. Okej. Okay. Nie ma widzę ostrego, nie. To polecimy w inną stronę. To co prawda nie jest z Korei, bo jest to z Irlandii, ale koniecznie chciałem, żebyście spróbowali te cukierki. Aha. Powodzenia. Jest to o smaku lukrecji. O nie, jem tego nawet. Musisz. Jest to lukrecja. Ołe. Na początku jak weźmiecie do ust, to poczujecie pieprz. No. One są w pieprzu zamoczone, więc trochę pieką, a pod spodem już czekolada. Lukrecja, jak babcia mi przywoziła z Niemiec żelki z Haribo, kiedyś mi przywiozła takie czarne, ja mówię, ło, kolowe! I syna wpychałem do ryja. Tragedia. Mm. To jest na równo z tym u mnie. Ścisły koniec. Ja tylko ryb nie lubię, wszystko lubię. Mm-hmm. Ja Lolego mówi do mnie, śmietnik, odpady zmieszane. Bo jak chodzimy do restauracji, to po wszystkich jeszcze zostaje. Tutaj specjalnie coś dla ciebie, Virginia, żebyś nie cierpiał, że coś jest ostrego. Żelki albo cukierki, ale są dość takie żelowate, o smaku kiwi, ale nie wiem co to jest. Taka aplikacja. Więcej, pulchny i nie tylko, przyklejony. Poga. Ale to pachnie. O, w dupę. Przed spróbowaniem wydaje mi się, że ma potencjał na jeden. Będzie nie? To wysoko. O, patrz. O. Po maksa to pachnie samo. No normalnie jakby się takie na maksa dojrzałe, idealne kiwi rozkroili, wycisnęli je i wąchali z miski ten miąższ. Bardzo mięciutkie, jak taka galareteczka. No mam sobie ostre wypalone, ale top 2 dla mnie, nie wiem jak mam, nie. Nie są to żelki takie, które wam zaklejają w usta, tylko taka bardzo mięciuteńka. No i z wierzchu są te na środku... Jak galaretka, no właśnie. Jak galaretka i w środku są bardzo mięciuteńkie. No według mnie... Top 2 bym dał. Top 2, top 3, no, nie? Nie wiem, czy nawet nie jedynka jak dla mnie. Dę! Bo jesteś nienormalny, chłopie! O, jest ja. Ryba! Nie! Otwieraj! Oju! Teoretycznie jakieś paski, narysowana ryba. Polecili mi to też znajomi z Korei, mówili, że jest to przepyszne. Original taste, sea sonnet, grilled fish meat, nie musisz. Sezonowana, grillowana ryba. Przyprawione mięso rybne z grilla. Stary smak wspomnień. Okay. Nie wiem kogo. Przetwory rybne. Surimi mrożone, 73%. To będzie najlepsze z ryb. Nie pachnie jak ryba. Aha. Nie. Ty jesteś k***walny. Pachnie bardziej jak te... Kalmar. Jak glony. Nie, kalmar. Powiem tak, no dla mnie ścisła k***a chyba końcówka. Ale Bandura taką minę zrobił, że był w szoku. A miał k***a sznurówka od starego Trumpka gnielił. Wiecie jak w bluzach są czasami te i się niuplało, nie? Tak. Szkole. Od sznurki. Takie przemoczone sznurki. Ale lepsze od na pewno liści. To tak jakbyś wziął karpia za grzbiet i go przeciągnął po całym bólę po jeziorze i wziął tak jednym... Mamy dwa ostatnie produkty. Ten jest to śmierdzi, to też squid, czyli kalmar. Oka. Bardzo ładny zapach. No jak babci mojej skarpety. Słuchajcie, śmierdzi to nieziemsko, śmierdzi dokładnie tak, jakbyście rybę zostawili na słońcu. Skarpety po ciężkim treningu piłkarskim i zapomniałeś ich wyciągnąć i wiszą na kaloryferze, to tak wiecie, śmierdzi. Wiecie, czemu to wziąłem? Wziąłem to tylko ze względu na to, że chodząc po Korei widziałem ciągle, jak jakaś naprawdę ładna koreanka szła i w ryjku trzymała kawę gnóż. Może to jest tego kalmara? Twarde to jest. Twarde. Ciapie. Ja se tutaj se poradzę. Ona to memlała czy gryzła? No nie wiem, tak żują jakoś. To jest słodkie. Wiesz czego, ja nie mogę zrozumieć? A gdzie tu jest przyjemność z dnia, to jest tak twarde, że zęby bolą. Ale to jest tak, że oni są tak wychowani. Patrzcie, że są inne, bo przecież są podszklejone jakieś kryształki. Może cukier. By na przykład nasz bigos nie smakował. Jest to grillowane, jest to opieczone i ususzone. Dobra, skończ już. Najlepsze z rybnych. Nie ma opcji, nie ma opcji. Zjedz liścia tego zielonego. Nie, dobrze powiedział Patryk. Będą wodę. To mięso. Gorące chili z grilla bezpośrednio na ogień, pikantne i słodkie, wysokoproteinowe. To jest skórka z chili. Beef jerky, czyli jakby... A, wiem. Mięso. No. Koreańskie rewolucje. Smakuje lepiej, jeśli podgrzejesz go w kuchennej mikrofalówce. Numer jeden w całej Korei. No to teraz zobaczymy. A to słodko-pikantne to będzie co? Będzie dobre. No to dawaj. Pomóż mi o to być mięso. Wyciągnij to całe, I są pakowane jednak. Oj, no, o. Czekajcie na mnie. Pachnie. O, to się tak rozdziela. O, wow, ej, to pachnie w ogóle nasze kabanosy. To jest kiełbasa w sosie słodkowym. Takie plasterki w kształcie krakersa. Dobre. Mega dobra. Jest to wieprzowina, lekko ostrawa, miodowa, no słodkie to jest. Taki nasz kabanos
ostry i miodzie. I faktycznie mogłoby to dobrze smakować podgrzane i bardziej miękkie by było. Dobre. Ale jako podgrzane, rewelacyjne. Smakuje, jak kiedyś sądowałem przysmak z kaczki, to spróbowałem, to tak smakuje. Jest to na pewno najlepsze ze wszystkich przekąsek, czwarta, piąta pozycja. Spróbowaliśmy się kompletnie czegoś innego, zostawiliśmy dlatego co na koniec, bo myśleliśmy, że... Że będzie o mega ostre. Mega ostre i nas wykrzywi, dopiero po tym pojedziemy po mleko. Jednak faktycznie, dobra, gdzie to dajemy? Gdzieś tutaj chyba, nie? To. Przy tym to było faktycznie słabsze. Ale tu wali rybą. No wali rybą, w takim razie zaczyna nas sprzątanie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka u chłopaków, który nagraliśmy, co znajduje się w pudełku, koniecznie zobaczcie, ja się popłakałem podczas samego nagrywania. Odcinek jest jeszcze lepszy, zapraszamy również na nasze Instagramy. No i co, dziękuję wam faktycznie, moi drodzy, zapraszam, pewnie po... Wpadajcie na kanał Kamila, śledźcie to, subskrybujcie ten kanał, bo jeszcze nie jedna kola. Kolaboracja tutaj się wydarzy, tak? Ale jak będą takie dobre produkty. Ja z następnej podróży przywiozę kolejne dobre smakołyki. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się piona. Pa! Cześć.